Cześć, siemano, z tej strony Raulen i witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku maratonu z Dying Light The Following na moim kanale. Zgodnie z obietnicą dotarłem sobie na farmę i może czas teraz ogarnąć jakieś tam misje, bo mamy chyba teraz pomagać cały czas miejscowym. Także tutaj może coś obadamy. Głąb króliczej nory. Ludzie, właśnie dostaliśmy od bez licyk informacji o nowym gnieździe przemysłu. Jeśli chcecie pozostać przy życiu, aha. Dobra. Nie, na tego. Do gniazda to ja się tam jeszcze nie będę wybierał. Gdy w ubiegłym tygodniu po ceremonii zacząłem czuć się lepiej, mój kochany Emrach postanowił złożyć matce dzięki przy monolicie. Dotąd nie wrócił. Proszę, niech ktoś go odnajdzie i przyprowadzi do mnie. Błagam. Wciąż bo nie widzę przez kamerkę. Mam nadzieję, że błogosławieństwo matki nie było przeznaczone wyłącznie dla mnie i że jego również ustrzegło od złego. To bym wziął. Dobra. I teraz tak. Kto mi powie, jak ja mam to skminić? Jakoś nie kminię. Nie czaję tej całej wizji. The Following. Co prawda coś innego to jest, ale... ale jakoś no... no nie widzi mi się to szczerze. Przyjąłem zadanie i co? Zadanie. Obcy. Zadanie poboczne. Mechanik. Aha. Może to skminię na razie. Dobra, na mapie i... może najpierw do Bilala uderzymy. To jest gdzieś... gdzieś tam, tak? Dobra. Gdzie jest łazik? Tu przejdę, nie przejdę na wylot. Dobra, trochę mi smutno z tego powodu. Ale nie będę przeżywał. No serio? Jest tu przejście? Jest. Lena, słyszysz mnie? Lena! Crane, wszystko w porządku? Co tam się dzieje? Dobra. Pogaduchy zostawicie sobie na później. Nie ma żadnych części, a na szczęście do naprawy też nic nie mam. Także... Nic mi nie jest. Wiesz, że twój pacjent miał rację? Jest tu taka grupa, której członkowie wydają się być odporni na zarazę. Odporni? Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Ponoć chroni ich jakaś szamanka nazywająca się matką. Komunikuje się z nimi przez kapłanów. Spróbuję się z nimi dogadać, ale tubylcy za cholerę nie ufają obcym. Okej, okay, sobie pogadali. To ja teraz sobie dobra. Auć, nie spodziewałem się, że to tak będzie bolesne. Dobrze. Czy mamy tu gdzieś... Tu są śruby. Ale ja bym chciał jakieś, powiedzmy, paliwo czy coś. Tutaj to pewnie tylko pieniążki będą. O, gaza, to coś nowego. A tutaj taśma klejąca, też się może przydać. Aerozol. Puste, tu gdzieś coś było. Tu coś jest. Pieniążki. Dobra, zawsze coś. Zawsze coś, ale... gdzie... Co ten znak? Słyszę jakieś tam... towarzystwo, która jest godzina ogólnie? Godzina 16:03. Także trochę późno jest. A nie chcę, naprawdę nie chcę w nocy się z nimi pierdzielić. Dobra. Zatankowałem ogólnie do pełna, także muszę troszkę nadrobić sobie to co straciłem. Tutaj też widzę, mają sporo takich różnych. To warto skorzystać. Naboje by mi wypadało jakoś zdobyć. Nie pamiętam, czy tam na farmie ktoś... ogólnie na farmie był cały ten handlarz, ale potem chyba go się pozbyli. Także nie wiem, czy jest możliwość jakoś na farmie handlowania, tak jak to było w wieży, w podstawce. Bo to była bardzo fajna sprawa. Bo jak mam trochę hajsów, to nie musiałem gdzieś tam się fatygować za bardzo. Dobra, chyba tu gdzieś teraz. Tak mi się wydaje.
Ale jakoś ciężko mu to idzie. Oho, ho, ale tu towarzystwa. Ale tu towarzystwa. Wszystko czeka na darmę. Ja pierdzielę, ile tych darmozjadów teraz jest. Nawet w grze jest pełno darmozjadów. I nawet zombie to darmozjady. No po prostu to aż się w głowie nie mieści. Ile to tych darmozjadów teraz jest. Nawet... Nie wiem, co tam za gościu jest. Ale... Czy opłaca mi się tutaj? No to zrobimy... Wjazd na chatę! Dobra! Halo, gdzie tu jaki odważny jest? Coś słabo widzę. Nie wiem czemu. Dobra, chyba wszyscy. A ziomek przeżył? Przeżył ziomek. Myślałem, że jeszcze jakiś idzie. Ocaliłeś to święte miejsce. Zyskasz więc błogosławieństwo matki. Jakieś ołtarze tu mają? O, jakiś tam mi wskaźnik wzrósł. Trochę myszkę sobie chyba muszę częstotliwość zmniejszyć. Dobra, przeszukamy, co oni tu mają wartościowego. Może by mieli jakieś naboje. Chociaż szczerze wątpię. Dobra. Siadamy. I... A tu jakiś puchar? Co to za puchar? Halo, halo? Czy tu jakaś nagroda dla mnie? Aha. Proszę. Może ci się przyda. Super. Super. Dobra, to jedziemy. Auć. Auć! Jedziemy dalej. Idziemy się spotkać z Bilalem. Chociaż szczerze, ostatnio jakoś inną drogą jechałem. Ale widzę, że całkiem ładnie tu jest. Stacja benzynowa? Czy tutaj mogę jakieś paliwo skminić? Aha, na takiej zasadzie to działa. Aha! Dobra, już kumam, o co tu chodzi. To teraz skoczmy do niejakiego Bilala. A tutaj jest coś wartościowego? Halo? Halo, panie Bilal, halo? Już tu może jeszcze... O, tutaj bardzo zacnie jest. Bardzo zacny ekwipunek. Tu widzę, że nie otworzę. A tu widzę, że jest zablokowane drutem, ale widzę, że po co ta ciężarówka już jest. Halo? 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 Czy ktoś mi może tutaj pomóc? Halo? Halo, dzień dobry. Przepraszam, jesteś tu właścicielem? Nie, 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 nie. Ej, Nuri, spokojnie, stary. Trzymaj. Jestem Bilal, to Nuri, mój brat. Kyle Crane. Miło cię... Oj, sorki. Jak mogę ci pomóc, Kyle? Wiesz, słyszałem, że ludzie tutaj mogą potrzebować nieco pomocy. A, Jasir powiedział, że przyjdziesz. Wszystko mi o tobie powiedział. No cóż, chcę pomóc tym, którzy zostali w mieście. Ej, pomagasz zarażonym. Mnie nie musisz tego tłumaczyć. Kapuję. Ugryźli mi brata 2 miechy temu. 2 miesiące? I się nie przemienił? Też nie wierzyłem, ale patrz. Jest tu i wszystko z nim w porządku. Nie tak jak ten grad. Zerknij na tamtą tablicę. Jasir nie kłamał. Przyda nam się każda pomoc. I wiesz, zazdroszczę ci tej bryki. To pierwszy wóz na chodzie, jaki widzę od bardzo dawna. Wiesz co, jak tu do nas czasem zajedziesz i dasz mi zajrzeć w bebechy, to ci ją podrasuję. Będzie chodzić jak marzenie. No dobra. Jeśli chcesz być pomocny na dłuższą metę, dbaj o niego. Nie jestem dobrym mechanikiem. W takim razie dobrze, że gadasz ze mną. Posłuchaj, co masz zrobić. To długa jazda, ale dałbym sobie lewą rękę uciąć, że opłacalna. Na autostradzie stoi opuszczony furgon Silasa.
Rzuć na niego okiem, a jak znajdziesz przydatne części, przywieź je do mnie. No, i tutaj właśnie mamy motyw... Kwatermistrz. O! O to mi właśnie chodziło. Sam zakwit kwatermistrz zaoferuje ci przy... Każdego dnia kwatermistrz dostępny będzie pewne przymiot, jeśli... Kwit, bo zaraz... Dobra. Znaczy to... Nie, nie chcę wykorzystać. Mina lądowa, mina chyba mi się nie przyda. Ale... No nie ma nic tu wartego uwagi w tej chwili niestety. Dobra. Także co? Szlak, nie ma prądu. Obcy, pomagaj mi, aby bliscy zwrócili na ciebie uwagę. Dobra. Co? Władza i elektryfikacja. Nie widzę poziomu trudności! Render, muszę przenieść chyba trochę tą kamerkę. No, zobaczmy, co tu... Co tu mamy. Chociaż nie. Zobaczymy tutaj zadania. Władza ile... Trudna, to sobie odpuszczę. To tym się na razie zajmę. Nie, tu zadania specjalnego się nie będę podejmował. Dobra. Kaj, tu było wejście, wyjście. Hop! I hop! O, ceny jakieś. Mamy tutaj jakiegoś sklepikarza. Halo? Czy jest tu jakiś sklepikarz? No gdzieś tu na górze podobno był. Halo? A tutaj jakiś ziomek jest. Halo, dzień dobry. Templariusz. Poprawia trwałość twojej broni do walki wręcz. Dobrze, może skorzystam. Łuk. Łuk mi się raczej nie przyda. Chciałbym, proszę pana, kupić amunicję do... Do czego ja chcę kupić amunicję? To jest karabin? Karabin czy PM? Muszę sprawdzić. Karabin czy PM? Ekwipunek. To tutaj... Mam karabin policyjny, czyli do karabinu muszę kupić. Amunicja do karabinu. Dobra, kupiłem sobie amunicję, to teraz będzie zdecydowanie lepiej mi się pracować. Teraz tak, gdzie zostawiłem auto? Tu jest auto. Świetnie. Teraz jedziemy do jakiejś ciężarówki Silasa i jeśli ktoś pamięta, no to na poprzednim odcinku właśnie o tym mówiłem, o całej tej ciężarówce. I właśnie teraz chcę to ogarnąć. I wtedy już będę miał jakby pełną chronologię tego, co robiłem sobie poza odcinkami. Znaczy zanim zacząłem nagrywać, będę mniej więcej wiedział co i jak. Także sobie mykniemy tam. Ale się fajnie jeździ. Oj, przepraszam! Co ja zrobiłem? Ależ jestem okrutny. Dobra. Nie wchodź, wychodź. Halo, tutaj mamy coś ciekawego? Pusty. Plastik, no plastik może. Myślę, że ktoś idzie po mnie. Dobra. I tutaj puste, dobra. Ogólnie, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj muszę od tej strony wchodzić, bo to może naprawię. Super. Bo i na dzień dzień nie ma wejścia. Spadać ode mnie. Ja nic nie zawiniłem i nic od was nie chcę. I hop! I tutaj mamy ciężarówkę Silasa. O, jakiś... Mordę, przepraszam. Nie sądziłem, że ktoś tu jest. Pewno, że nie. Złodziejski skurwiel. Spokojnie, to nie tak. Przysięgam. Szukałem tylko części do mojej bryki. Nie planowałem niczego kraść. No, to co tam masz mi do powiedzenia? Jak szukasz części, to możesz se kurna trochę kupić. Jacob Graves do usług. Kyle Crane. Fajno cię poznać, Crane. Teraz posłuchaj. Ten rewir jest mój. Chcesz coś, to ci schandluję. Ale nie ma tego, że z Afriką. Okej, rozumiem. No to co, kupujemy coś? Smary, część układu. O, to może mi się przydać. A
to już kupiłem, tak? Kupię parę rzeczy. Kasy mam sporo. A może mi się coś przydać. Śrub nie będę chyba kupował. Smary? Do czego mi się mogą przydać smary? Ale wezmę. Chyba... Dobra. Może, skoro tu jest jak bezpieczna strefa, to może bym się zdrzemnął do czasu następnego ranka, bo zdecydowanie nie chce mi się z tymi całymi dziadami walczyć, potem po nocach jeździć, szukać i tak dalej. Także się zdrzemnę do rana i możemy jechać dalej. I możemy jechać dalej, dobra. Pomagaj miejscowym, a tutaj nie mogę nic, serio? Dobra, zadania w takim razie. Zadania, obcy miejscowi są na... No dobra. Pomagaj miejscowym. To co mam w takim razie zrobić? Ale ona tylko za pośrednictwem swoich kapłanów, tak zwanych bezlicych, ale jeśli chce się z nimi skąd... Bla, 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 bla. Czyli muszę chyba tam z tej tablicy coś wziąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. I jak dobrze pamiętam, to nie ma systemu szybkiej podróży tutaj. Niestety. Także... A no tak, w głąb Króliczej Nory. To będę musiał tamto zadanie fabularne wykonać. Ale szczerze, do tego... Do... No nie spieszy mi się tam do tego. No ale co, trzeba będzie myknąć. To... Skoczymy do... tam do naszych towarzyszy. Hop! Czy ja w dobrą stronę idę? Trochę ich tu dużo. Chwila, tu jest, gdzie jest ciężarówka Silasa. Ciężarówka Silasa jest tam. A ja przyszedłem chyba... Chyba stamtąd, dokładnie. Także tam zejdę. I hop! I sobie zdobędę... Gdzie to było? I sobie wrócę do łazika. Gdzie jest mój łazik? Tam go zostawiłem. A ty się, Kyle, męczysz. A ty się, hopie, męczysz. Dobra. I hop. I wsiądź. I wracamy na farmę. Daleko? 300 metrów. No to nie tak źle. W ogóle jakoś tak dziwnie tutaj to jest. 300 metrów. Mam wrażenie, że ja bym z kilometr jechał albo więcej. Tak w porównaniu do tej skali, co w realu jest. Ja mi się przynajmniej wydaje. Także troszkę, troszkę chyba polecieli. Dobra. I hop. Baloty już znak, że zbliżamy się na farmę. Ale te baloty to też takie trochę niewymiarowe, bym rzekł. O. Auć. Dobra, to trzeba wziąć jak Króliczą Norę. Ale z tego co pamiętam, no to do gniazd lepiej było się dostawać w nocy, bo wtedy ich tam jest zdecydowanie mniej. Ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Zobaczymy. Wejdę tam i obadam ogólnie, jak to się sprawy z tym mają. A ten człowiek nie ma mi nic do powiedzenia? Nie ma mi nic do powiedzenia. Łazarz, biegnij w głąb Króliczej Nory. Przyjmij. Znisz gniazdo przemieńców. No i super. Super. Tak, gdzie to jest? To jest tu. Nie, mam wrażenie, że będę tego żałował. Ale może nie. A ten człowiek ma tu coś do zaoferowania? Halo? Macie coś dla mnie może? Nie macie nic. Szkoda. Brelek z nabojami. Przytrzymaj, przywołaj pojazd. Dobrze. Dobrze. Ale gdzie jest pojazd? Tam jest pojazd. Aha, czyli tak tu musiałem przejść. Dobra. Jedziemy. Ale obawiam się, że to może się źle skończyć. Znowu nie w tę stronę pojechałem. I czemu mam tak mało paliwa, skoro zatankowałem?
gdzie to, to tu może. Skoro zatankowałem, auć. Do pełna praktycznie. Jakoś tak szybko się to paliwo zużywa. W ogóle haram, podróżowaliśmy w ogóle po tych po budynkach na pieszo, czyli piękny, o Jezus, szkoda mi części, piękny parkour. Natomiast tutaj no to praktycznie trzeba się ciągle poruszać autem, także o ile Fire fajny, o tyle moim zdaniem troszkę motyw Dying Light zginął. Która to jest godzina? 8. Troszkę motyw Dying Light zginął według mnie. Mogę się mylić, a możecie się ze mną nie zgadzać, ale moim zdaniem to już nie jest to samo. Ogólnie klimat jest fajny całej tej wsi. Jest coś nowego. Natomiast samo w sobie troszkę traci ten główny motyw. Dobra, to ja się może przejdę dalej na pieszo. Gdzieś tam jest wejście, tak? Będę tego żałował, naprawdę. Dobra, zrobię tak, że jeszcze się odpowiednio przygotuję. Dubeltówka, siła ognia, maczeta panga. Ta maczeta, mam ją w pełni zużytą, ale mogę ją naprawić. To ją naprawię. I tutaj mam naładowane, okej. Okay. Dobra! Jeszcze może skminię sobie plany. Gdzie mamy tarczę? Tarczy nie potrzebuję. Koktajle Mołotowa. Zrób. Super. Ile będę miał tych koktajli? 3. No, moim zdaniem będzie mało. Ale to obadamy jeszcze. Dobra. Duża aktywność. Będę musiał tą kamerkę trochę niżej dać, bo mam podgląd na żywo, jak ona wygląda. A jednak nie widzę wszystkich rzeczy, bo akurat tak trafiłem, że będę musiał trochę niżej ją dać. I wy też nie będziecie widzieć wszystkich rzeczy, bo ja tej kamerki nie przesunę teraz. Także będę musiał... Wiem, co zrobię, to będzie chamsko, jak w Polsacie, dokładnie jak w Polsacie, ale w tym momencie tnę odcinek i przeznaczę następny typowo na walkę z przemieńcami. Także widzimy się niedługo.